Hej, cześć, siemano, wam wszystkim ludziska. Serdecznie zapraszam do GR Wszego. Odcinka Zagrajmy w Szczęk na hardzie. Nie ma co przedłużać, nie ma co zbytnio się rozwodzić. Fabułę znacie, wiecie co będziemy robić. Czas się więc troszeczkę zabawić. Zobaczmy, czy odblokowaliśmy. A, dobra, widzę, że mogę sobie zmieniać tutaj. To, co mam odblokowane w tym. W multi, to mogę też mieć tak. Ej, a zagramy Cezarem może? Ten jeden level może zagramy Cezarem, tak na start. Tutaj pomijamy. No było się nie stawiać frajerze. Elo. Poskładani. Nie no, to ja lubię. Panie. Wiadomo, to jest pierwszy level, więc tutaj to będzie jeszcze tak w miarę łatwo może, ale wiadomo. Dalej w las, tym gorzej. A i nie ma tych. No. A nie, to nie był ten atak na kontrę. Chyba, że... Ale nie, bo żeby kontrować, to muszę się chwycić. Teraz czekaj, bo ja nie wiem, czy kontry są wyłączone, czy... Ja po prostu czegoś teraz nie ogarniam. Tak, no przecież to był normalnie atak jak na kontrę. A nie, dobra, jednak nie są wyłączone. Po prostu pewnie, czyli pewnie rzadziej się po prostu pojawiają te możliwości kontrowania. Jak się akurat pojawiło, no. Dobra, let's go. No, nie, no nie wierzę, kurde. No, czemu to spadło w ogóle? No, kurde. No. A, kurde, udało się jeszcze, proszę! Jeszcze cztery takie kontry i będziemy mieli wyzwanie z głowy. Ten brakujący to jest tutaj. To jest to właśnie z tym artykułem, że Cezar jest, został znaleziony martwy. Ej, no jak? No byłem poza zasięgiem! Bum. No kurde. Bum.
To nie poszło po moje myśli, no ale... Lepszy rytm niż nic. Ajajajajajaj. No to wygląda. Debil. A dawaj, no. Kark przetrącony. Czyli... Aha, Boże! Bumper musiałem przycisnąć. Zapomniałem. No, piła... A no właśnie, tylko kurde, piła mi za młot wchodzi. Mówisz? Miałeś właśnie daną okazję, aby to zrobić. I ją zmarnowałeś. No, wstawaj. No, o proszę, właśnie, mówię właśnie, że mało HP i akurat leciała mi ta większa. No jeszcze sam tam wpadł i bęcwale. Szarż wleciał! Co za dzban! Masakra! Adolus. To mi to nie wyszło. Pięknie, kontra. To było się wcinać. Dobra, zdążyłem zaatakować na szczęście pierwszy. Zapobiec sam temu strzałowi. A kurde, ale właśnie. Teraz czas na walkę z Razorem. A niestety, jak wiadomo, jak to się skończy. Jeśli zginę, to cały level muszę robić jeszcze raz. Ała, no jak? Łapiemy? Jezus, nie! Może dwa razy pomyliłem guzik! Bro, szkoda, że nie ma tego. Jak on mnie złapał? Seriously? Au! Czekaj. Tu... What? Co to był za kopniak? O kurde! Ok,
Ej, nie widzimy takiej opcji! Kurde, jak to się uniki robi? A no tak, zapomniałem, to nie ma uniki. A nie są! O Boże, uniki są pod tym! Pod gałką. O nie, dobra, są checkpointy! Dobra, są checkpointy jak na bossa. Kurde! Dobra, łapiemy i poprawiamy. Tego się nie spodziewałeś, cwaniaczku. Ała! Ja tego tylko też. Dobra, jedno leczenie, drugie leczenie. Hop! Au! Było lepiej po prostu skoczyć. Po prostu zrobić unik. A nie skoczyć, jak pęcwał. Au! Ty, drugi raz go mogę złapać? O kurde, nie wiedziałem! Ale zajebiście! No w sumie jak miałem wiedzieć, skoro ja zwykle jak na hard, jak go na normalu rozwalę, to gościu był martwy zanim... To gościu był martwy już po pierwszym takim użyciu najczęściej. Jego własnym typem go jeszcze rozwaliłem, nie wierzę. Pani i zdychaj. Come on, man. Let's get the hell out of here. Ale nie, wiecie co, myślę, że będę tu pomijał. Trochę to taki vibe fajny robiło w tym. W jedynce, no ale w jedynce to tak konkretnie fabułę wyjaśniało i robiło taki większy vibe. Plus jedynce też myślałem, że będzie trochę więcej pokazane na cutscenkach. No a stety bądź nie... Będę się musiał bawić trochę inaczej. W tym. W tym hardzie. Głównie przez to, że nie będzie to... tyle ten. Że jest on krótszy, no w miarę krótszy. Ale dziwą checkpointy, co jest dla mnie trochę niespodziewane. No ale cutscenki znamy, raczej też się nie pojawi, więc myślę, że będę to pomijał. To jest twój koszmar senny. Gnoju. No, nie pogadamy nawet, bo już gnaty mamy. Czyli pewnie jeśli mamy daną broń, którą byśmy zdobyli w tym... Jak? Ej, poważnie, jak? Przecież nie byłem w ogóle w zasięgu wybuchu! Open up and say aaaaaah! Jest zajebista nazwa dla trofeum, to be honest. Kurde, uciekł.
Panu dziękujemy. I panu też. Miło. No i bardzo miło. Troszkę liczenia, bo czemu go nie? Oczywiście jak biorę ciężką rzecz, to nie mogę wziąć broni dodatkowej, nie wiem czemu. Ale mogę trochę sobie tego wykorzystać. Przynajmniej na tę jedną... O kurde, mogę tym rzucić? Poważnie? Nie widziałem. Slamsy, gościu z pochodnią. Dziękuję. Okej, jeszcze trzy takie kontry mi są potrzebne. No i pochodnia za pochodnie. To bardzo miłe. Z twojej strony, że ją tak ładnie ochoczo zostawiłeś. Gather them up! I guess the boss wants them alive. Łoń! Kurde, była kontra. Aż z nim spadłem, kurde. No to się jeszcze nie zdarzało. Dobra, tutaj mamy Elenę oczywiście. No tak, muszę zniszczyć. Nie potrzebuję leczenia, ale wypiję, no bo... All they have is pocket change. Albo go, albo po prostu gościa uwolnię, albo ten. No chodź. Ej! No. Dziękuję. Dobra, uwolnimy jednego. Drugiego. No jeszcze zostało 23. Czy ulżę w cierpieniu, wiesz? Czy nie było kontry? Kste? Ej, jak on to przeżył? Dostał strzała prosto w łeb. Pomijam totalnie, to i totalnie pomijam w ogóle fakt, że gościu je był ten, że low HP i tak dalej, nie? Bo to jest kij, on dostał strzała w łeb i on jeszcze się podniósł po tym. Jak? Kurde, mi rzucił. Masz grenadę, czy grenadę, Boże. Czym będziemy granat na Mołotowa? Okay, jeszcze dwie takie kontry, to mi się podoba. Bierzemy pałę. Okay, mogę go skontrować, no trudno. Dasz się skontrować? Dziękuję. Ale to jeszcze nie jest zabicie go. To? A to już jest. Tak, mam tą broń, no to... Nie mogę używać tej... tego mojego młota, dopóki trzymam tę broń dodatkową. I teraz by się leczenie, kurde, przydało. To jest to. Kurde! Okej, okay, to mi się prawie udało. Boże, myślałem, że przez to, że zbieram te dane, to nie zrobię kontry, ale... Aha!
Serio. Może tak pomylić guziki, no. No, kurde, ja tego nie lubię. To jest fajne w Mołotowie, bo on jakby zadaje odrobinkę większe obrażenie niż granat, bo działa przez dłuższy czas, granat po prostu wybucha. No ale niestety Mołotow ma też tą wadę do siebie, że w momencie, w którym zostanie zrzucony w złym miejscu, no to nie uderzy tak, jak ja bym chciał. Dobra, pompiamy. Żegnamy się z panem. Au! Dobra, to muszę sobie... No psz, jak? Przecież bym poza zasięgiem tej łopaty. Dziękuję. I proszę, prosto w dupę i do widzenia. Kurde, zabicie tych 100 łopatą może być jednym z gorszych, bo rzadko mi się łopata trafia. To by się związało z tym, że musiałbym dość dużo razy powtórzyć tę misję. A i łopata się rozwaliła? Spoko. O kurde! Kurde, nie to chciałem zrobić. Błoń na śmierć. Tasak zabieram, kasę też. O, prawie rym. Dobra, za chwilę będzie walka z Inferno. Dziadu mały jeden, ty. To mnie będziesz wyskakiwał? Kurde, prawie się udało, no. Prawie się udało. Ale niestety prawie to za mało. O, widzę utrudnienie w związku z tym. Bo nie było tych wybuchów takich. Na górę, Granados. Okej, okay, teraz będzie Inferno. Ała, kurde! No i jeden. I zobaczymy, jak debil skoczyłem do niego. Dawaj. Ale widać, że te złapania typa zabierają mu najwięcej życia. Ła! Boga, to lawa widzę. Kurde, zła kombinacja. Chciałem, kurde, zeskoczyć z tego, a przypadkiem dałem się jeszcze na to nabić. Pewnie jeszcze mnie w ogień rzuć. No kurde, znowu! Dobra. To się powiedzmy, że udało. Na początku. To użyj, stary. Co? Jak on mnie złapał? Jakie życie zasnął. God damn it. Jest! Dobra, mogę go złapać. Myślałem, że przegapiłem okazję, ale na szczęście nie.
Wchodzimy tu i kończymy gościa. Bum. I like a badass. No to pomijamy, bo znamy. No i proszę, tak jak w pierwszym odcinku normala, tak w pierwszym odcinku harda zrobiliśmy od razu dwie misje. A przyznam się, spodziewałem się, że to będzie trochę dłużej schodziło. Czytaj będę stał większy, bardziej po mordzie, ale jednak nie. Ale okej. Okay. To myślę, będzie świetny drugi level harda. Kto wie, może przy dobrych wiatrach uda się zrobić to w czterech, albo tak samo jak... Przepraszam. Tak samo jak normala w 5 odcinkach. Byłoby to naprawdę fajne. No ale nie uprzedzajmy faktów. Bo wiadomo jak może mi pójść. Raz lepiej, a raz gorzej. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale z Shank 2. Cześć!